Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Karty Menu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Karty dań na przyjęcia okolicznościowe należą do tzw. kart okolicznościowych. Stanowią element dekoracyjny i mogą być ciekawym dodatkiem kolorystycznym. Mogą też być prezentem bądź formą życzeń dla gości od zakładu. Nie zawierają cen ani gramatur, wykonane są z różnych materiałów i w różnej formie mogą być np. drugą stroną wizytówki, fragmentem dekoracyjnej przywieszki, nadrukiem na serwecie. Pomysłowość nie zna granic. Wszystko jednak musi być zgodne z zasadą umiaru i zdrowego rozsądku. Karta menu okolicznościowego jest przede wszystkim wykazem, listą, układem, dań i napojów, które będą serwowane na przyjęciu. W zależności od okazji, szef kuchni dobiera odpowiedni zestaw serwowanych potraw. Dobierając potrawy, kierujemy się następującymi kryteriami: gustem i preferencją zleceniodawcy, stanem magazynowym i ofertą asortymentową zakładu, porą roku, sezonowością produktów, okazją i rodzajem przyjęcia, kolorystyką, możliwościami finansowymi, modą. Od rodzaju menu będą zależały dalsze czynności związane z przygotowaniem imprezy, zaplanowaniem odpowiedniej liczby naczyń, sztućców, sprzętu, szkła i ze sposobem obsługi, czyli serwisem. Układając kartę menu, należy pamiętać, że: Liczba dań powinna być taka, aby nie obciążała żołądka. Wartość energetyczna każdego dania powinna być dokładnie obliczona. Barwy potraw serwowanych powinny być zróżnicowane. Rodzaj obróbki kulinarnej zastosowany do kolejnych potraw nie powinien występować bezpośrednio po sobie. Produkty spożywcze występujące jako główny składnik w jednej potrawie nie powinny być powtórzone w innej. Menu powinno być tak zestawione, aby odpowiadało możliwościom finansowym zleceniodawcy. Układając kartę menu należy zwrócić uwagę na właściwy dobór win i wódek do potraw. Do przekąsek zimnych wina i wódki wytrawne. Do zupy nie podaje się żadnych napojów, wyjątkiem są zupy ciężkie typu węgierskiej zupy gulaszowej, gdzie można podać wino madera. Do przekąsek gorących, muszczek, drób, ryby, cielęcina, szparagi, lekkie wina białe, wytrawne lub półwytrawne. Do dania głównego, zasadniczego, wina wytrawne. Do pieczonych gęsi, kaczek, wino czerwone, wytrawne. Do pieczeni z wołowin, wieprzowiny, dziczyzny, wino czerwone, wytrawne lub piwo. Do serów wina z gatunku sherry lub portwain, bardzo często wina wysokogatunkowe. Do deserów wina deserowe oraz szampan. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.